drodze, proszę. Bardzo serdecznie wszystkich witam i otwieram 45. sesję Rady Miejskiej w Nidzicy, kadencji 2010-2014. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że w sesji uczestniczy 20 radnych, co stanowi kworum, przy którym można obradować i podejmować prawomocne uchwały i stanowiska. Witam serdecznie radnych oraz zaproszonych gości na dzisiejszą sesję. Witam przewodniczącego Rady Powiatu, pana Jacka Kosmale. Witam komendanta Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej, Mariusza Wilamowskiego. Witam komendanta Powiatowej Policji, pana Witolda Barcikowskiego. Witam panią sekretarz Elżbietę Płoską. Witam również skarbnika miasta Wiesławę Rozmus oraz kierowników Wydziału Urzędu Miejskiego. Witam dyrektorów i prezesów gminnych jednostek organizacyjnych i spółek gminnych. Witam dyrektorów szkół i przedszkoli oraz dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Sportu. Witam serdecznie sołtysów z terenu gminy. Witam również przedstawicieli prasy, miejscowych zakładów pracy, organizacji i stowarzyszeń oraz wszystkich, którzy przybyli na dzisiejszą sesję. Wysoka Rado, porządek obrad dzisiejszego posiedzenia wraz z projektami uchwał został Państwu dostarczony w obowiązującym terminie. Czy ktoś z Państwa ma jakieś uwagi do porządku obrad? Nie widzę. Przystępujemy więc do realizacji kolejnego punktu porządku obrad, a jest to przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Nikt nie wniósł uwag w obowiązującym terminie. Przystępujemy więc do głosowania. Kto jest za przyjęciem protokołu 44. sesji? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że protokół z 44. sesji został przyjęty wynikiem głosowania 20 radnych głosowało za jednogłośnie. Kolejnym punktem dzisiejszego porządku obrad jest sprawozdanie z międzysesyjnej działalności burmistrza. Proszę panią sekretarz o jego przedstawienie w imieniu pana burmistrza. Bardzo proszę. Wysoka Rado, w okresie międzysesyjnym burmistrz Nidzicy jako organ wykonawczy gminy i kierownik urzędu wydał 32 zarządzenia w następujących sprawach. Udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania gminy Nidzica, zmiany zarządzenia nr 942 na 2013 rok burmistrza Nidzicy z dnia 14 października 2013 roku w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego w Urzędzie Miejskim w Nidzicy. Ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży. Sprostowanie omyłki pisarskiej w zarządzeniu nr 1028 na 2014 z dnia 7 stycznia 2014 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. Określenia formy przekazywania sprawozdań, zmian w budżecie gminy na 2014 rok, trzy zarządzenia, podziału wewnętrznych komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Nidzicy na stanowiska pracy, wprowadzenia zmian w regulaminie organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Nidzicy, wprowadzenia zmian w regulaminie pracy Urzędu Miejskiego w Nidzicy,
wyznaczenia na obszarze gminy Nidzica miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zmieniające zarządzenie nr 1035/2014 w sprawie wprowadzenia wewnętrznego regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Nidzicy, wprowadzenia regulaminu postępowania określającego zasady udzielania zamówień publicznych, dla których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przez gminę Nidzica w ramach realizacji zadania współfinansowanych z programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy. Dwa zarządzenia. Powołanie komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych. Przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania rocznego z działalności Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej na rok 2013. Zasad opracowywania aktów prawnych wydawanych przez burmistrza i Radę Miejską. Powołania gminnego zespołu wyborczego do wykonywania zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem na terenie gminy Nidzica wyborów do Parlamentu Europejskiego, wyznaczenia siedziby obwodowej Komisji Wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego, upoważnienia zastępcy kierownika Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania, upoważnienia do prowadzenia czynności związanych z głosowaniem korespondencyjnym, upoważnienia pracownika Urzędu Gminy do przyjmowania wniosków oraz informowania wyborców niepełnosprawnych o sposobach, formach głosowania adekwatnie do rodzaju i stopnia niepełnosprawności, przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania rocznego z Nidzickiego Ośrodka Kultury za rok 2013, przekazania Urzędowi Miejskiemu w Nidzicy wyposażenia i urządzenia placu zabaw położonego przy Jeziorku Miejskim w Nidzicy przy Alei Wojska Polskiego, powołania komisji rekrutacyjnej dla oceny stanowiska podinspektora do spraw Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Nidzicy, wprowadzenia zmian do zarządzenia dotyczącego podziału wewnętrznych komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Nidzicy na stanowiska pracy. Panie sekretarz, ja bym poprosił o chwilkę. Moi drodzy. I pani sekretarz może troszeczkę bliżej do mikrofon przesunąć, to będzie bardziej lepsza słyszalność. Bardzo proszę. Założenia gminnej ewidencji zabytków gminy Nidzica, zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu z tytułu dzierżawy gruntów oraz opłaty za bezumowne korzystanie z gruntów stanowiących własność gminy Nidzica, ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, sprzedaży, trzy zarządzenia. Szanowni Państwo, w okresie sprawozdawczym miały miejsce następujące wydarzenia. W dniach od 17 do 28 lutego przeprowadzona została kwalifikacja wojskowa. Do kwalifikacji wezwano z terenu gminy Nidzica 161 osób, w tym 5 kobiet. 6-7 marca burmistrz Nidzicy reprezentował gminę w wyjazdowych warsztatach dla pretendentów do sieci City Slow, które odbyły się w Lubawie. Łącznie wzięło w nich udział około 70 osób. Byli to przedstawiciele miast członkowskich Polskiej Krajowej Sieci Miast City Slow, przedstawiciele miast zainteresowanych ideą City Slow z województwa warmińsko-mazurskiego, to jest Zbraniewa, Działdowa, Fromborka, Górowa i Ławeckiego, Nidzicy, Ornety, Pasymia, Tolkmicka, przedstawiciele miast zainteresowanych ideą City Slow spoza województwa warmińsko-mazurskiego, to jest Kalet, województwo śląskie, Rejowca Fabrycznego, województwo lubelskie oraz Prudnika, województwo opolskie i Nowego Dworu Gdańskiego, województwo pomorskie. Przedstawiciele województwa warmińsko-mazurskiego jako członka wspierającego Polską Krajową Sieć Miast City Slow. Pierwszego dnia warsztatów goście zapoznani zostali z głównymi założeniami idei Międzynarodowego Stowarzyszenia City Slow i funkcjonowaniem Polskiej Krajowej Sieci Miast City Slow, które przeprowadził pan Artur Weiss, burmistrz Lidzbarka Warmińskiego, koordynator Polskiej Krajowej Sieci Miast City Slow. Drugi dzień warsztatów był okazją do szczegółowego zapoznania się z zasadami funkcjonowania Międzynarodowego Stowarzyszenia i Polskiej Krajowej Sieci City Slow oraz wymiany doświadczeń miast pretendujących z miastami członkowskimi w kontekście kryteriów przystępowania. 11 marca burmistrz Nidzicy zorganizował naradę z sołtysami. Tematem spotkania był m.in. Fundusz Sołecki na 2015 rok,
nowy podział gminy Nidzica na obwody głosowania oraz przedstawienie aktualnej sytuacji w rolnictwie, z którą zapoznał nowy kierownik oddziału doradztwa rolniczego w Nidzicy, pan Sebastian Waśkowicz. 12 marca odbyła się narada otwierająca z audytorem wyłonionym w wyniku wyboru ofert na usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego panią Joanną Ługowską w związku z przystąpieniem do realizacji pierwszego zadania bezpieczeństwo informacji w Urzędzie Miejskim w Nidzicy. W dniu 20 marca odbyły się gminne eliminacje ogólnopolskiego turnieju wiedzy pożarniczej Młodzież zapobiega pożarom. W eliminacjach uczestniczyło 19 uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjalnych. W okresie międzysesyjnym Zespół Obsługi Oświaty i Sportu realizował następujące zadania. Złożone zostały dwa wnioski do Fundacji Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach projektów Multisport oraz Umiem Pływać. Ideą pierwszego jest organizacja i prowadzenie systematycznych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży z klasy 4 i 6 szkół podstawowych. Natomiast założeniem projektu Umiem Pływać jest zarówno wyrobienie u uczniów klas 3 szkół podstawowych umiejętności pływania, jak i rozwijania już odkrytych talentów. W tym projekcie wezmą udział uczniowie 4 gminnych szkół, to jest Szkoły Podstawowej nr 1 i 2 w Nidzicy, Szkoły Podstawowej w Wójnie i w Rączkach. Złożone wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie. Otrzymane środki na prowadzenie zajęć wynoszą 17 tysięcy. W hali widowiskowo-sportowej miały miejsce następujące wydarzenia. 6 marca Dance Fitness Dzień Kobiet na Sportowo z ZOIS, w którym wzięło udział ponad 90 kobiet. Od 7 do 9 marca 11 ogólnopolski turniej koszykówki dziewcząt i chłopców o Puchar Burmistrza Nidzicy Nida Cup 2014. Przeprowadzenie 21, 22, 23 kolejki nidzickiej halowej piłki nożnej oraz dwóch pucharów ligi. Zewnętrznej ewaluacji poddana została też Szkoła Podstawowa w Wójnie. Ewaluatorzy warmińsko-mazurskiego kuratorium w Olsztynie wystawili Szkole Podstawowej w Wójnie 11 literek B, co oznacza wysoki stopień wypełniania wymagań przez szkołę, oraz jedną literkę A za obszar zarządzanie szkołą, co oznacza bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania. W regionalnym etapie trzeciej edycji konkursu Ministerstwa Edukacji Narodowej Mam 6 lat wyróżnione zostały prace i działania rad rodziców ze Szkoły Podstawowej w Napiwodzie oraz Szkoły Podstawowej nr 1 w Nidzicy. Konkurs był adresowany do rad rodziców oraz uczniów, którzy jako sześciolatki rozpoczęli naukę w pierwszej klasie. W tej kategorii pierwsze miejsce i prawo reprezentowania w Warszawie województwa warmińsko-mazurskiego otrzymała Weronika Kondras, uczennica Szkoły Podstawowej w Napiwodzie. W zakresie realizowanych inwestycji gminnych zawarto następujące umowy. Z pracownią geodezyjno-kartograficzną Geomark z Nidzicy na sporządzenie dodatkowych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych w przekrojach rzeki Wkry za kwotę 1460 zł. Z Kazimierzem Torym na zaprojektowanie w ramach środków Funduszu Sołeckiego pomostu na rzece Nida w Rączkach za kwotę 4000 zł. Z Andrzejem Roman, usługi inżynierskie Statar na opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej budowę drogi dojazdowej do budynku przy ulicy Traugutta 7 i 9 w Nidzicy za kwotę 23 370 zł. Z Zakładem Instalatorstwa Elektrycznego Czesława Sienkiewicza z Nidzicy na budowę oświetlenia ulicznego w Niborku II za kwotę 60 171 zł i 60 groszy. Z przedsiębiorstwem usługowym gospodarki komunalnej spółka z o.o. w Nidzicy na remont fontanny, alejek parkowych i urządzeń zabawowych w Parku Gregoriusa w Nidzicy za kwotę 21 984 zł i 79 groszy. Ponadto wydano 25 zaświadczeń o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, 12 decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i jedną decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Jedno postanowienie o uzgodnieniu inwestycji drogowej dotyczącej budowy ciągu pieszo-rowerowego przy drodze wewnętrznej 545. 10 decyzji uzgodnień zezwalających na zajęcie pasa drogowego, 2 decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, jedno postanowienie o uzgodnieniu wydobycia torfu ze złoża Nibork II. Ponadto wszczęto postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na budowę budynku garażowego na potrzeby OSP we Frontnowie gmina Nidzica, wykonanie dokumentacji projektowej na realizację zadania pod nazwą przebudowa zbiornika wodnego w parku przy ulicy Wojska Polskiego w Nidzicy wraz z zagospodarowaniem terenu.
W zakresie obrotu nieruchomościami ogłoszono na dzień 15 kwietnia pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Nidzicy przy ulicy Grunwaldzkiej 2/6 o powierzchni 54,3 m2. Cena wywoławcza 54 tysiące. Na dzień 15 kwietnia pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż trzech działek położonych w Nidzicy. To jest przy ulicy Grunwaldzkiej działka numer 154/4 o powierzchni 1881 m2. Cena wywoławcza 58 500. Działka numer 154/6 o powierzchni 1484 m2. Cena wywoławcza 46 200. Przy ulicy Barkę działka numer 154/2 o powierzchni 995 m2. Cena wywoławcza 44 526 zł. Na dzień 16 kwietnia ogłoszono sprzedaż w drodze rokowań lokalu mieszkalnego położonego w Dobrzyniu 31/3 o powierzchni 83,4 m2. Cena wywoławcza 28 000. Na dzień 16 kwietnia pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej we wsi Olszewo oznaczonej jako działka numer 310/1 o powierzchni 2361 m2, cena wywoławcza 20 tysięcy. Na dzień 29 kwietnia pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż na rzecz właścicieli nieruchomości przyległych niezabudowanej położonej przy ulicy Olsztyńskiej oznaczonej jako działka numer 120/1 o powierzchni 199 m2. Cena wywoławcza 9750. Ponadto przeprowadzono w dniu 11 marca pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej przy ulicy Żwirowej oznaczonej jako działka numer 638/1 o powierzchni 178 m2. Wyłoniono nabywcę za cenę osiągniętą w przetargu, to jest 7280. W dniu 25 marca pierwszy przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę na okres do 31 grudnia 2020 roku nieruchomości stanowiącej część działki ewidencyjnej numer 93/17 położonej przy ulicy Kościuszki Warszawskiej w obrębie numer 5 miasta Nidzica. Powierzchnia dzierżawy 60 m2. Przeznaczenie nieruchomości pod działalność handlowo-usługową. Wywoławcza stawka rocznego czynszu netto za dzierżawę wynosiła 786 zł. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym z uwagi na brak oferentów. Sprzedano lokal mieszkalny w Nidzicy przy ulicy Sienkiewicza 6/20 o powierzchni 37,7 za cenę po udzieleniu bonifikaty 10 146 zł i 62 grosze. W dniu 4 marca nieruchomość położoną przy ulicy Traugutta oznaczono jako działka numer 11/4 o powierzchni 86 m2 za cenę 13 tysięcy. Dokonano nabycia w dniu 19 marca na rzecz gminy Nidzica nieruchomości przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod drogę gminną oznaczono jako działka numer 28/7 o powierzchni 963 m2 położonej w obrębie piątki za cenę 17 330. Ponadto pragnę poinformować, że w okresie międzysesyjnym zarejestrowano 1534 pisma, które wpłynęły do urzędu. W tym samym czasie zarejestrowano 1610 przesyłek wychodzących. Dziękuję Państwu za uwagę. Przepraszam, że tak powiedziałem, ale... Dziękuję Pani Sekretarz. Czy ktoś z Państwa Radnych ma pytania do sprawozdania? Nie widzę. Przystępujemy do realizacji punktu 4. Zgłaszanie interpelacji i wniosków. Czy poszczególne komisje wypracowały wnioski? Nie? Proszę bardzo, radni. Jesteśmy w punkcie, Państwo radni, jesteśmy w punkcie 4. Zgłaszanie interpelacji i wniosków. Nie widzę. Jeszcze raz się chyba zdarzyło. W takim bądź razie następny punkt jest nieaktywny.
Przechodzimy od razu do punktu szóstego. Co nie ma? Nie wiem, o co chodzi. Coś jest źle? Przystępujemy do punktu szóstego. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2013 rok. Będzie to prezentacja, którą przedstawi pani Danuta Kamińska, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Musimy się przygotować, czy od razu? Dobrze. Naszą pracę jest bardzo trudno przedstawić. Mam nadzieję, że ten film, który Państwo obejrzycie za chwilę, w jakimś stopniu przybliży naszą działalność, nasze zaangażowanie i to, że wierzymy w to, co robimy i zależy nam na jakości pracy i na dobrej współpracy ze wszystkimi instytucjami i organizacjami na terenie naszej gminy. I mam nadzieję, że działalność naszego ośrodka też przez Państwa jest dobrze postrzegana. Praca pomocy społecznej jest o tyle trudna, że jest to praca z osobami, rodzinami, które mają trudności. Są to choroby psychiczne, uzależnienia, niewydolność wychowawcza wśród rodzin, relacje zaburzone w rodzinach, przemoc domowa. Czyli tak naprawdę to są bardzo trudne tematy i z jednej strony pracownicy wspólnie ze mną szukamy nowych rozwiązań, innowacyjnych metod pracy, środki pozyskujemy na taką działalność, żeby swoje zadania móc realizować poprzez zatrudnianie asystentów rodziny, specjalistów z zakresu psychologii, prawa. Tworzyć między innymi takie formy, jak tutaj dzięki gminie mieszkania chronione, które w znacznym stopniu ułatwiają nam realizację zadań w rodzinie, bo kiedy rodzina nie ma bezpiecznego chociażby schronienia, no trudno jest o rozwiązywaniu innych problemów w tej rodzinie. Cieszy mnie to, że jestem przewodniczącą Gminnej Komisji do Spraw Mieszkaniowych. W tej komisji pozostali członkowie opierają się często na mojej wiedzy odnośnie tych rodzin i to też ułatwia nam realizację zadań mających na celu pomoc i wsparcie dla rodziny. Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie samodzielnie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby, możliwości. Artykuł 2, ustęp 1 ustawy o pomocy społecznej. Można się zastanawiać, jakie możliwości i zasoby mają podopieczni i czy są one we właściwy sposób wykorzystywane. Dużą rolę odgrywa tu praca socjalna, która polega między innymi na tym, żeby uświadamiać ludziom, jakie mają możliwości, jaki potencjał, uzmysłowić osobom mocne i słabe strony. Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia ich życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Artykuł 3, ustęp 1 ustawy o pomocy społecznej. W gminie Nidzica realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej zajmuje się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy.
Na dzień 31 grudnia 2013 roku gmina Nidzica liczyła 21 176 mieszkańców. Spośród nich system pomocy społecznej objął wsparciem 871 rodzin, w których było 2434 osoby, co stanowi 11,49% wszystkich mieszkańców gminy. W strukturach ośrodka funkcjonują dział pomocy środowiskowej, w tym dodatki mieszkaniowe i rejony pracy socjalnej, dział świadczeń rodzinnych, dział pomocy instytucjonalnej, w tym dzienny dom pomocy, świetlice socjoterapeutyczne i środowiskowe, stanowisko do spraw profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, dział organizacyjno-administracyjny, dział finansowo-księgowy, klub integracji społecznej. Dominującym powodem przyznawania świadczeń pomocy społecznej, podobnie jak w latach poprzednich, pozostawało bezrobocie. Z powodu bezrobocia z pomocy skorzystało 466 rodzin. Kolejnymi najczęściej występującymi powodami udzielania świadczeń były niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba i ubóstwo. Liczba osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej w 2013 roku wynosiła 1475. 855 osób z tej liczby stanowią kobiety, 620 osób to mężczyźni. Niepokojącym faktem jest duża ilość osób w wieku produkcyjnym korzystających ze świadczeń. Najwięcej osób, bo aż 203, znajduje się w przedziale wiekowym od 36 do 45 lat. Zasiłek okresowy w 2013 roku przyznano 238 osobom. Zasiłek celowy przyznano dla łącznej liczby 554 osób, w tym 109 zasiłków specjalnych celowych. Zasiłek celowy na pokrycie wydatków związanych ze zdarzeniem losowym wypłacono jednej rodzinie. Z pomocy w ramach rządowego programu Pomoc Państwa w zakresie dożywiania oraz środków własnych gmin skorzystały 371 osób, którym przyznano świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności, 693 osoby, 597 z decyzją i 96 osób bez decyzji, którym przyznano gorący posiłek w dziennym domu pomocy oraz dzieci dożywiane w szkołach. Podczas wielkanocnej zbiórki żywności zebrano 581,8 kg żywności, które przekazano dla 102 rodzin. Podczas bożonarodzeniowej zbiórki zebrano 736,87 kg żywności, którą przekazano 104 rodzinom. W 2013 roku w okresie od stycznia do końca grudnia zasiłek stały pobierały 143 osoby, w tym samotnie gospodarujących 112 osób, a pozostające w rodzinie 33 osoby. Pomoc w formie usług opiekuńczych realizowana była na podstawie wydanych decyzji zgodnie z potrzebami występującymi w środowisku. Tę formę pomocy przyznano 49 osobom, w domach pomocy społecznej przebywało 25 osób. Budżet ośrodka w roku ubiegłym wyniósł 15 051 987 zł i 88 groszy. W samym dziale świadczeń rodzinnych wydano łącznie w ramach zadań zleconych i własnych w ubiegłym roku 6 311 542 zł i 98 groszy. W 2013 roku świadczenia rodzinne zostały wypłacone dla 1532 rodzin. Pomocą objęto 1629 dzieci. Wydano 1568 decyzji. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego pobierało 278 rodzin, w skład których wchodzi 335 dzieci uprawnionych do świadczeń z funduszu. Za pośrednictwem komornika dłużnicy alimentacyjni zwrócili do MOPS dług, który powstał w łącznej kwocie 236 868 zł i 98 groszy. W 2013 roku wystawiono 595 tytułów wykonawczych po uprzednio wysłanych upomnieniach w celu egzekucji wierzytelności. Niezbędnym warunkiem prawidłowej realizacji zadań pomocy społecznej jest posiadanie dobrego zespołu pracowników wyposażonych w specjalistyczną wiedzę i doświadczenie. Polityka społeczna jest ważnym elementem całego systemu wsparcia mieszkańców gminy Nidzica. Jej pozycję wyznacza bowiem z jednej strony realizacja podstawowych zadań ustawowych, z drugiej strony zaś
koordynowanie działań wszelkich podmiotów współtworzących system społecznego wsparcia. Polityka społeczna to system, w skład którego wchodzą instytucje z obszarów edukacji, bezpieczeństwa, zdrowia, kultury, społeczeństwa obywatelskiego, a w szczególności pomocy społecznej. Działania na rzecz wspierania rodzin są efektywniejsze i skuteczniejsze wówczas, gdy są realizowane przy współudziale instytucji z wyżej wymienionych obszarów. To wtedy najwyraźniej można dostrzec sens takich działań. Jednak nie mogą one być jednorazowe, incydentalne, muszą być systemowe i ciągłe. Główne priorytety ośrodka. Prawidłowo funkcjonująca rodzina, inwestycja w dzieci i młodzież, wspieranie aktywności społecznej i zawodowej beneficjentów ośrodka, wzmacnianie integracji społecznej. Pracownicy ośrodka każdego dnia wspierają rodziny w ich prawidłowym funkcjonowaniu. Głównym narzędziem do realizacji tego celu jest praca socjalna. Ustawa definiuje pracę socjalną jako interdyscyplinarną działalność zawodową, mającą na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi. Międzynarodowe Stowarzyszenie Szkół Pracy Socjalnej wypracowało ogólną międzynarodową definicję określającą, że praca socjalna wspiera zmiany społeczne, rozwiązywanie problemów w stosunkach międzyludzkich oraz wydobywanie z ludzi sił i wolności, aby mogli osiągnąć dobrobyt. Używając teorii zachowań ludzkich i systemów społecznych, praca socjalna oddziałuje tam, gdzie ludzie wchodzą w interakcję ze środowiskiem. Fundamentem pracy socjalnej są zasady praw człowieka i sprawiedliwości społecznej. W 2013 roku pomocą w formie pracy socjalnej objęto zostało 570 rodzin. Praca socjalna jest świadczona na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym. W okresie sprawozdawczym zawarto 266 kontraktów socjalnych. Celem kontraktu jest ustalenie najbardziej skutecznej drogi wyjścia rodziny z trudnej sytuacji, w jakiej się znalazła, poprzez określenie zobowiązań i uprawnień stron. Pracownicy ośrodka wspierają pracą socjalną również małe społeczności lokalne. W ubiegłym roku pracownik socjalny wraz z asystentem rodziny objęli szczególną pomocą mieszkańców i rodziny zamieszkujące wieś Wietrzychowo, zagrożone wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży. Pracownicy swoją pracę rozpoczęli od szczegółowej diagnozy potrzeb i problemów mieszkańców, na podstawie której opracowano innowacyjny program aktywizacji społeczno-zawodowej i integracji społecznej mieszkańców Wietrzychowa w gminie Nidzica. Pomóżmy ludziom, aby pomogli sobie sami. W ramach programu mieszkańcy wsi Wietrzychowo odnowili klatki schodowe 8 bloków oraz elewację zewnętrzną 2 budynków, poprawili estetykę wsi. Wspólna realizacja działań wpłynęła na poprawę relacji w rodzinach i środowisku lokalnym oraz wzrost aktywności społeczności lokalnej. Zmieniły się również relacje sąsiedzkie, mieszkańcy zaczęli ze sobą rozmawiać, realizować wspólne cele, podejmować inicjatywy. 5 rodzin zostało objętych wsparciem asystenta rodziny z powodu przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz pełnieniu innych ról społecznych. Innym przykładem działań mających na celu podwyższenie aktywności lokalnej społeczności jest współpraca ośrodka ze Stowarzyszeniem Ocal oraz Sołectwem Bolejny, w ramach której zrealizowany został projekt Nie zapominajmy o naszych sąsiadach. Celem projektu była integracja mieszkańców okolicznych wsi. W ramach projektu odbyły się spotkania międzypokoleniowe, zajęcia dla dzieci, zajęcia z psychologiem, spotkania przy kawie integrujące mieszkańców, czy na przykład akcje, podczas których dzieci wspierały swoich starszych sąsiadów w drobnych pracach porządkowych. Wiejski Ośrodek Pomocy Społecznej przede wszystkim wspiera i rozwiązuje problemy pojawiające się w rodzinach i w środowisku lokalnym. Jeżeli mówimy o rodzinie, to mamy na uwadze te formy wspierające i te formy interwencyjne. Interwencyjne zawsze pojawiają się, kiedy już rodzina na tyle swoim zachowaniem i postępowaniem doprowadza do tego, że pracownicy ośrodka muszą wnioskować chociażby
że rodzice są niewydolni i wtedy składamy takie wnioski do sądu o wgląd w sytuację rodziny, pozbawienie władzy czy ograniczenie. Niejednokrotnie postanowieniem sądu dzieci są czy na stałe, czy czasowo odbierane z tych rodzin. Chciałam tu podkreślić, żeby wyprowadzić niektórych z błędu, że to nie MOPS-y zabierają dzieci, a rodzice tracą je z powodu tego, że nie wywiązują się z ustawowych obowiązków opieki nad dziećmi. Pracownicy socjalni oraz pozostali pracownicy ośrodka, którzy pracują na rzecz prawidłowego funkcjonowania rodzin, mają szereg narzędzi oraz możliwości, które wykorzystują w swojej pracy zawodowej. Korzystają przede wszystkim ze wsparcia specjalistycznego. Ośrodek zatrudnia psychologów, trenerów, pedagogów, asystentów rodziny. W ubiegłym roku 4 asystentów pracowało z 20 rodzinami. Podopieczni ośrodka korzystają z nieodpłatnych konsultacji psychologicznych, porad prawnych, warsztatów podwyższających kompetencje społeczne. Prowadzono także grupę wsparcia dla osób dotkniętych przemocą domową. Media coraz częściej informują nas o problemach społecznych, eksperci coraz częściej alarmują o przemocy rodzinnej czy rówieśniczej, która stanowi również w naszej gminie duży problem. W ubiegłym roku do zespołu interdyscyplinarnego wpłynęły 33 niebieskie karty. Dla porównania, w 2011 roku zostało założonych 10 kart, a w 2012 18 kart. Pracownicy ośrodka mają świadomość istniejących problemów, dlatego kierują coraz więcej nieodpłatnych ofert wsparcia dla mieszkańców gminy. W ramach realizacji projektu Stop Przemocy w Rodzinie 3 w ubiegłym roku ośrodek prowadził punkt konsultacyjny, w którym udzielane były dla mieszkańców gminy nieodpłatne konsultacje psychologiczne oraz porady prawne. 32 godziny miesięcznie konsultacji psychologicznych oraz 6 godzin miesięcznie porad prawnych. W ubiegłym roku z punktu konsultacyjnego skorzystało 130 osób. W ośrodku prowadzona była także grupa wsparcia dla osób dotkniętych przemocą. Uzupełnieniem wszystkich działań prewencyjnych jest jednoczesne prowadzenie wszelkich działań profilaktycznych oraz promujących prawidłowe wzorce rodziny i zachowań, jak również działania podwyższające świadomość mieszkańców. Dlatego też ośrodek przeprowadził w ubiegłym roku dla 3 grup uczestników nieodpłatne warsztaty Szkoła dla Rodziców, w których wzięli udział rodzice i osoby planujące założyć rodzinę. Celem warsztatów było nabycie lub podwyższenie wiedzy z zakresu właściwego wychowania dzieci. Prowadzone były także na bieżąco inne warsztaty podwyższające kompetencje społeczne, podczas których młodzież czy osoby dorosłe uczą się, jak gospodarować środkami finansowymi, jak organizować swój wolny czas, jak radzić sobie z negatywnymi emocjami i inne. Wszystkie warsztaty prowadzone są w ramach realizowanych przez ośrodek projektów. Rodzice dzięki temu zyskują większą świadomość odnośnie wychowywania dzieci. Tutaj również rodzice mają okazję do rozwinięcia swoich umiejętności wychowawczych. Uczą się, jak rozpoznawać trudne emocje u siebie, u dziecka, jak w konstruktywny sposób wyrażać trudne emocje. Uczą się również, jak postawiać granice, jak być rodzicem konsekwentnym. Uczymy się także, jak motywować nasze dziecko do działania, jak zachęcić je do współpracy. Rodzice przede wszystkim uczą się, jak wzmacniać swoje dziecko w takim właśnie rozwoju, jak spędzać z nim czas, jak powodować wzmocnienie poczucia własnej wartości również u swojego dziecka. Najskuteczniejszym sposobem przeciwdziałania przemocy jest prowadzenie działań profilaktycznych. Działania takie najefektywniej jest prowadzić już wśród najmłodszych. Dlatego też przy współpracy z Zespołem Obsługi Oświaty oraz gminnymi szkołami w ramach realizacji projektu Stop Przemocy w Rodzinie ośrodek przeprowadził działanie pod nazwą Profilaktyka w szkołach. Dzieci przemocy mówią nie. W ramach tego zadania w 6 gminnych szkołach zostały przeprowadzone akcje profilaktyczne. W akcje zostali zaangażowani bezpośrednio uczniowie pod opieką nauczycieli i pedagogów szkolnych, a skierowane były one do pozostałych uczniów szkół. Celem akcji profilaktycznych było podwyższenie świadomości dzieci i młodzieży w zakresie zjawiska przemocy domowej i rówieśniczej. Każda ze szkół mogła zakupić ze środków programu materiały niezbędne do przeprowadzenia akcji.
Działania profilaktyczne z zakresu zjawiska przemocy przeprowadzono również na 15 świetlicach środowiskowych i socjoterapeutycznych. W każdym roku w ramach współpracy ze szkołami prowadzona jest profilaktyka uzależnień. Realizowane są w szkołach takie programy profilaktyczne jak NOE, debata czy korekta. Praca z drugim człowiekiem nie jest łatwa. Pomaganie drugiemu człowiekowi wymaga ogromnej wiedzy, umiejętności, może być wyczerpujące. Sami pracownicy potrzebują często wsparcia specjalistów, wzmocnienia. Dlatego ośrodek prowadził zajęcia superwizyjne dla pracowników socjalnych i asystentów rodziny. Zajęcia superwizyjne prowadzone były dla 5 zespołów, w skład których wchodzili pracownicy socjalni oraz asystenci rodzin. Każdy z zespołów pracował 5 godzin miesięcznie. Podczas zajęć członkowie zespołu pod okiem superwizora omawiali formy, techniki i efekty swojej pracy zawodowej, analizują trudne sytuacje i problemy oraz ćwiczą różne sposoby ich rozwiązywania. W czasie tych spotkań był także czas na omawianie relacji interpersonalnych w zespole. Cel zajęć: doskonalenie posiadanych i nabywanie nowych umiejętności pracowników pomocnych w pracy z rodzinami. Mam przyjemność prowadzić zajęcia superwizyjne dla pracowników tutaj Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i dla asystentów rodzin, pracowników socjalnych, asystentów rodzin. Jakie one mają znaczenie? Myślę, że bardzo duże. Jest to pomysł, który nie jest tak bardzo rozpowszechniony w ośrodkach pomocy społecznej. Myślę, że ma olbrzymie znaczenie w pracy z rodzinami, dlatego że na tych spotkaniach superwizyjnych możemy wspólnie wypracować plan pracy z rodziną, gdzie zarówno asystent ma jasno określone cele, jak i pracownik socjalny ma jasno określone cele. Możemy wspólnie przeprowadzić diagnozę rodziny w taki sposób, że problemy, które często są gdzieś ukryte, które nam uciekają w trakcie wywiadów, w trakcie wchodzenia do domów, na takich zajęciach superwizyjnych mogą zostać odkryte. Możemy odkryć znaczenie pewnych zachowań. Myślę, że ułatwia to pracę pracownikom socjalnym, a przede wszystkim pomaga w komunikacji pomiędzy asystentem a pracownikiem socjalnym i generalnie pomaga w pracy z rodzinami. Z racji tej, że zadania asystenta rodziny wynikające z ustawy określają bardzo ścisłą współpracę z pracownikiem socjalnym, zarówno w kwestii pracy z dziećmi, jak i z całą rodziną, a tutaj w trakcie tych możliwości możemy te zadania wynikające z ustawy jak najbardziej realizować. Myślę, że jest to duża pomoc. Daje też taką możliwość, żeby pracownicy socjalni, asystenci mogli doskonalić siebie jako osoby. Jest to przestrzeń do wymiany doświadczeń, a to też do pracy nad tym, co czasami nam sprawia trudność w pracy. W takim bezpiecznym miejscu, gdzie w bezpiecznej atmosferze można porozmawiać nawet o tym, co nam sprawia trudność i co możemy próbować zrobić, żeby te trudności pokonać. Jest to z korzyścią olbrzymią dla rodzin, dlatego że analizując tutaj pewne sytuacje, w łatwiejszy, bardziej jasny sposób możemy przekazać cele rodziny. Możemy odkrywać też cele, ponieważ nie zawsze one są jasne. Myślę, że to ma bardzo duże znaczenie i myślę, że powinno być jak najbardziej kontynuowane. Moim zdaniem zajęcia superwizyjne z panią Anną Knapik są bardzo istotnym elementem w procesie pomagania innym ludziom przy zwyciężaniu ich trudności życiowych. Superwizja jest szczególnie ważna, jeżeli chodzi o zjawisko przemocy domowej, ponieważ jest to trudny i wymagający temat. Przemoc domowa budzi w ludziach wiele negatywnych emocji, a mimo to my jako pracownicy socjalni musimy podchodzić do wszystkich problemów, również do problemu przemocy w rodzinie, w sposób profesjonalny, obiektywny, z zaangażowaniem, ale też z dystansem. Jest to bardzo trudne i wymaga ciągłej pracy nad sobą. No właśnie, zajęcia superwizyjne dały nam możliwość wzajemnej wymiany doświadczeń, przemyśleń, wątpliwości i pomysłów. Wspólnie zastanawialiśmy się nad przyczyną naszych trudności, wspólnie szukaliśmy istoty problemu i rozwiązań. Trafnym pomysłem, jeśli chodzi o superwizję, w naszym ośrodku było to, że w zajęciach zarówno brał udział pracownik socjalny i asystent rodziny, co zacieśniło między nami współpracę. Ja osobiście chciałabym jeszcze podkreślić, że superwizor był dla mnie osobą, która nie tylko udzielała wsparcia w sferze zawodowej, ale również wsparcia emocjonalnego, takiego zwyczajnie ludzkiego, co jest w naszej pracy bardzo ważne.
i ma istotne znaczenie w przeciwdziałaniu wypaleniu zawodowemu. Wiedzy nigdy dosyć, dlatego też ośrodek prowadził ze środków pozyskanych z zewnątrz warsztaty dla pracowników naszego MOPS, ale również policjantów, pedagogów szkolnych, pracowników, poradni psychologiczno-pedagogicznej czy kuratorów społecznych i zawodowych. Warsztaty miały na celu podwyższenie poziomu wiedzy w temacie zjawiska przemocy w rodzinie w zakresie właściwej interwencji i reakcji. Zajęcia odbywały się w formie warsztatowej w celu efektywniejszego przyswojenia wiedzy. Zajęcia prowadzone były w formie warsztatowej, co pozwoliło mi sprawdzić swoją wiedzę, utrwalić ją, ale także nabyć nowe umiejętności i zdobyć nowe metody pracy. Praca z osobami stosującymi przemoc i doznającymi tej przemocy jest bardzo trudna. Wzbudza wiele emocji w osobach pomagających, a takie warsztaty właśnie pomagają mi poznać sytuację tych osób, wczuć się w ich emocje, które mi towarzyszą, a także jakby nie było, wzmacniały moje poczucie, że warto pomagać i że moja praca ma sens. Praca z człowiekiem zaczyna się już od jego najmłodszych lat życia. Dlatego inwestujemy w dzieci i młodzież. Pracujemy już z najmłodszymi członkami rodzin. W ramach realizacji jednego z projektów ośrodek prowadzi Klub Niania. Do klubu uczęszczają dzieci do 5 roku życia, których rodzice biorą udział w działaniach kierowanych przez nasz ośrodek, jak na przykład warsztaty, kursy zawodowe, prace społecznie użyteczne. Do klubu trafiają też dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo. Niania Klub pełni funkcję opiekuńczo-wychowawczo-edukacyjną. Pracownik klubu prowadzi zajęcia w oparciu o indywidualne potrzeby rozwojowe dzieci. W ramach zadania zakupywane są na bieżąco materiały niezbędne do prowadzenia zajęć oraz artykuły żywnościowe dla dzieci. Dzieci chętnie spędzają czas w klubie, uczestniczą w zajęciach edukacyjnych i ogólnorozwojowych, uczą się dobrych nawyków żywieniowych i zdrowotnych. Regularne zdrowe posiłki, śniadania, zupy, mycie ząbków, dbanie o higienę osobistą, zabawy ruchowe i tym podobne. Dzieci w klubie uczą się samodzielności, jak funkcjonować w grupie, jak nawiązywać kontakty, współpracy, odpowiedzialności. Zajęcia prowadzone w klubie stymulują wszechstronny rozwój dzieci. Na terenie gminy Niedzica funkcjonuje 15 świetli prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Naszym zadaniem jest organizowanie zajęć dla dzieci i młodzieży oraz administrowanie budynkami w poszczególnych miejscowościach. Świetlice mają takie przesłanie, że organizowane są spotkania, zajęcia, warsztaty dla dzieci i młodzieży, ale też tam odbywają się spotkania rodzinne, spotkania rad sołeckich, czyli tak naprawdę jest to takie centrum kulturalno-edukacyjne dla mieszkańców danej wsi. W naszych założeniach w każdej miejscowości będziemy jakby specjalizować daną świetlicę i tak w Orłowie stworzone jest dzięki remontowi, który został przeprowadzony, dobre zaplecze sanitarne, gdzie po raz drugi w tym roku zorganizowaliśmy wypoczynek letni dla ponad 80 dzieci. Dzieci właśnie były z poszczególnych świetlic. Pracę wychowawczą kontynuowali wychowawcy z tych miejscowości, z których grupy były skierowane. W Kanikowie mamy jakby w zamyśle stworzyć takie centrum teatralne, gdzie w świetlicach wychowawcy pracują poprzez sztukę, rozwijając dzieci, a tam będzie takie centrum, gdzie będą wystawiane spektakle, szczególnie na Dni Rodziny i święta okolicznościowe. Obecnie na świetlicach zapisanych mamy ponad 290 dzieci. Chętnie korzystamy ze współpracy sołtysów i rad sołeckich, rodziców tych dzieci i innych członków ich rodzin. Świetlice funkcjonują w miejscowościach Nidzica, Rozdroże, Łysakowo, Załuski, Bolejny, Orłowo, Łyna, Wietrzychowo, Jabłonka, Kanigowo, Piotrowice, Magdaleniec, Grzeguszki, Bartoszki. Wyrównanie szans dzieciom zamieszkałym na terenie gminy
zapewnienie opieki wychowawczej, łagodzenie niedostatków wychowawczych w rodzinie, tworzenie warunków do nauki własnej i pomocy w nauce, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków, eliminowanie zaburzeń zachowania, prowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i innym uzależnieniom. Na Świetlicach organizowane są wszelkie imprezy okolicznościowe i integracyjne. W miejscowościach Wietrzychowo i Zagrzewo ośrodek prowadzi także młodzieżowe kluby integracji społecznej. Do MKiS uczęszcza 40 młodych osób do 24 roku życia. Bierze udział w ogromie zajęć i działań rozwijających kompetencje społeczne, ale także zawodowe. MKiS prowadzone są w ramach projektu Decyduję o sobie. W klubach prowadzone są zajęcia z pedagogiem w wymiarze 15 godzin tygodniowo, podczas których organizowane są m.in. warsztaty profilaktyczne, integracyjne, fotograficzne, plastyczno-techniczne, teatralne, literackie, muzyczne, taneczne, sportowe, kulinarne, akcje na rzecz społeczności lokalnej, wolontariat i inne, zgodne z potrzebami i zainteresowaniami uczestników. Organizacja zajęć sprzyja treningowi obowiązkowości i stwarza możliwość zdobycia doświadczeń społecznych. Celem działalności MKiS-ów jest integracja uczestników ze środowiskiem lokalnym, podwyższenie ich kompetencji społecznych i nauka alternatywnych form spędzania wolnego czasu. Ośrodek bardzo intensywnie wspiera aktywizację społeczną i zawodową beneficjentów. Hasłem przewodnim udzielanego wsparcia jest praca zamiast zasiłku. Jednak nie wszyscy podopieczni ośrodka są gotowi do podjęcia zatrudnienia. Dlatego pracownicy ośrodka starają się ich odpowiednio przygotować, proponują udział w warsztatach miękkich, pracę z doradcami zawodowymi, psychologami. Pracownicy ośrodka organizują także w ramach realizacji projektu systemowego Aktywizacja osób bezrobotnych z terenu gminy Nidzica kursy językowe. Wybrałam kurs na prawo jazdy ze względu na miejsce zamieszkania, w którym ciężko jest dojechać do Nidzicy. No i przy okazji miałam nadzieję, że szybciej znajdę pracę. Już po 2 tygodniach od zdania prawa jazdy znalazłam pracę, w której było wymagane właśnie prawo jazdy. W strukturach ośrodka znajduje się Klub Integracji Społecznej, którego celem jest reintegracja społeczno-zawodowa, polegająca na podtrzymaniu u osób uczestnictwa w życiu społecznym oraz zawodowym, pełnienia ról społecznych i zawodowych oraz samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy. Bardzo ciekawą formą wsparcia są prace społecznie użyteczne. W ubiegłym roku do prac społecznie użytecznych skierowano łącznie 146 osób, które przepracowały na rzecz gminy oraz lokalnej społeczności 22 tysiące godzin. Pod czujnym okiem pracowników Klubu Integracji Społecznej beneficjenci remontowali na przykład świetlice czy gminne mieszkania. Ośrodek bardzo intensywnie wzmacnia integrację społeczną. Aktywnie włącza się we współpracę z wszelkimi organizacjami, instytucjami i osobami fizycznymi, mającą na celu szeroko pojmowaną integrację. Podejmuje wszelkie inicjatywy integrujące różne grupy społeczne. W tym miejscu należy wspomnieć o Dziennym Domu Pomocy, którego głównym zadaniem jest organizowanie wszelkiego rodzaju usług w celu zaspokojenia potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych oraz integracją ze społecznością lokalną. Ponadto DDP stanowi miejsce aktywnego spędzania czasu wolnego osób starszych i niepełnosprawnych. Ośrodek chętnie promuje szlachetne idee i modelowe zachowania, jak na przykład Dni Rodziny, akcje społeczne, konkursy plastyczne, konkursy fotograficzne. Ciekawym ubiegłorocznym przedsięwzięciem było zorganizowanie przez ośrodek wspólnie z Nidzickim Ośrodkiem Kultury oraz Parafią Miłosierdzia Bożego konkursu muzycznego pod tytułem Muzyka przeciw przemocy. Muzyka, która nie toleruje agresji i przemocy, aspiruje i nastraja różnego rodzaju pozytywne wartości. Do konkursu zgłosiło się 5 wykonawców. Jurorami w konkursie byli mieszkańcy. To oni poprzez internetowe głosowanie zadecydowali o wynikach. I tak oto pierwsze miejsce zajął Mateusz Kowalewski Łyski z utworem This House No Longer Feels Like Home. W
W celu promowania społecznych postaw ośrodek już po raz czwarty ogłosił konkurs na człowieka integracji społecznej. Patronat honorowy nad konkursem obejmuje burmistrz Nidzicy. Tytuł Człowiek Integracji Społecznej przyznawany jest osobom fizycznym i prawnym za aktywną postawę i przedsiębiorczość w działaniach integrujących społeczeństwo, aktywne uczestnictwo w życiu społecznym, przyczynianie się do zmniejszenia dystansów pomiędzy poszczególnymi grupami społecznymi, wyjątkowe osiągnięcia w działaniach na rzecz pomocy społecznej, działania społeczne lub zawodowe, które mogą stać się wzorem postępowania dla innych. Dotychczas tytuł Człowieka Integracji Społecznej został przyznany panu Kazimierzowi Łapa, pani Barbarze Margol i księdzu Krzysztofowi Kuleszo. W ubiegłym roku tytuł Człowieka Integracji Społecznej przyznano księdzu Andrzejowi Midurze. Na koniec pragniemy Państwu zaprezentować teledysk, który powstał w ramach realizacji projektu Stop Przemocy w Rodzinie 3.
Dziękujemy za prezentację. Państwo radni, czy są pytania do przedstawionej informacji, zaprezentowanego filmu? Proszę bardzo, radna Barbara Zabioło. Pani dyrektor ma doskonale rozeznanie środowiska. Proszę mi powiedzieć, czy jest potrzeba budowania na terenie naszego miasta, naszej gminy jeszcze budynku socjalnego? Tak się składa, że wspólnie z panem Jarkiem Płatkiem jesteśmy w komisji mieszkaniowej i na ostatniej komisji chociażby rozmawialiśmy, że tak, jest taka potrzeba. Na pewno tylko trzeba uwzględnić takie rzeczy, żeby te budynki nie były wielomieszkaniowe, tylko kilka tak mieszkań w takim budynku było dla potrzeb mieszkalnictwa socjalnego, żeby nie tworzyć takich slumsów budynkowych. Ja na to zwracam szczególną uwagę, że łatwiej nawet nam w pomocy społecznej pomagać rodzinie, kiedy te mieszkania są jakby rozproszone, te rodziny, w których występują problemy, rozproszone są po całym mieście, wtedy łatwiej jest jakby oddziaływać nawet po sąsiedzku na takie zachowania i postawy. Ale na pewno tak, ja tutaj chyba pan Jarek też mnie wesprze w tym, że na komisji też rozmawiamy, że taki budynek by nam się przydał. Dziękuję. Radny Krzysztof Czumakow. Panie doktorze, ja mam takie pytanie. Prace interwencyjne, czy bezrobotni korzystają z takiej formy pomocy? Prace interwencyjne, te zatrudnienie, to u nas się nazywają prace społecznie użyteczne. Także bardzo i w tamtym roku mieliśmy ponad 146 osób przez 10 miesięcy. To się cieszy dużym potrzebą, zainteresowaniem, tak, ale z naszej strony to też jest fajna forma, bo dzięki tym pracom społecznie użytecznym możemy chociażby osobom niepełnosprawnym odnowić mieszkanie, poprawić przez to warunki mieszkaniowe. Niektóre czynności, takie drobne remonty, to i w placówkach szkolnych, i w NOK-u, i w Urzędzie Miasta te osoby bezrobotne po prostu wykonują. No i gro rzeczy na rzecz społeczności lokalnych. Radny Tadeusz Danielczyk. Znaczy, ja bym tutaj chciał zwrócić uwagę na taką jedną rzecz. No bardzo dobrze, że ta prezentacja została pokazana, że no, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej to nie jest tylko takie techniczne dzielenie środków dla potrzebujących, ale również no, bardzo duży taki zakres działalności profilaktycznej, i wychowawczej, i pomocy psychologicznej, i takiej działalności sportowej, również opiekuńczej. No, może są to jakieś elementy mniej wymierne, ale na pewno w środowisku bardzo potrzebne, które mają jakiś ogromny wpływ na środowisko i również na pewno, może ciężko jest je wymierzyć, wyliczyć, ale przynoszą na pewno bardzo pozytywne efekty. No i uważam, że bardzo dobrze, że taka prezentacja została przygotowana i gdzie również zostało pokazane to, że Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej to nie tylko zasiłki, pomoc i tak dalej, ale i wiele, wiele jeszcze innych aspektów działalności, no bardzo takiej pomocnej dla środowiska całego. Dziękuję. Czy są jeszcze inne pytania do pani dyrektor? Nie widzę. Rozumiem, że do pani dyrektor. Pytanie, proszę bardzo. Pani Sosnowski? Stoi. Tylko rozumiem, że to jest do tego punktu, tak? Proszę bardzo. Znaczy, proszę państwa, film jest piękny. Powiedziałbym, że gdyby to, co na tym filmie zostało pokazane, było realizowane w całości do wszystkich mieszkańców, którzy potrzebują pomocy społecznej na terenie miasta i gminy Orzysz, to po prostu, przepraszam bardzo, Nidzica, cały czas niestety sercem jestem gdzieś tam, gdzie mieszkałem i spędziłem dwie kadencje w Radzie. Miasta i gminy Nidzica i zabrakło mi jednej rzeczy. Znaczy po pierwsze,
Ile wniosków wpływa do Ośrodka Pomocy Społecznej w Nidzicy, ponieważ nie ma tego, ta statystyka jest nieprowadzona. A zapytam dlaczego? Znaczy powiem dlaczego. Wnioski w ogóle nie są składane. Przychodzi osoba i mówi, że może by ktoś mi pomógł. A jak u pani jest? Bo normalnie to człowiek składa wniosek i ten wniosek jest rozpatrywany. Składa się dokumenty i te dokumenty są rozpatrywane. Należy się lub nie należy, przekracza, nie przekracza. Tutaj tak nie ma. Tutaj sytuacja jest zupełnie inna. Tu nikt nie przyjmuje tego wniosku, tylko mówi nie ma i koniec. Ale to i to mnie przeraża. Następna sprawa, ile wniosków zostało załatwionych odmownie? O właśnie, tego nie bardzo mamy. Bym prosił sprecyzować pytaniami. To pani dyrektor będzie potem mogła odpowiedzieć. I proszę w formie pytań. Precyzuję. Ile wniosków wpłynęło? Tego nie wiemy. Ile wniosków zostało załatwionych odmownie? Tego nie wiemy. Ile osób straciło zasiłki na podstawie złodziejskiej ustawy, która została uchwalona przez koalicję i wprowadzona w życie, pozbawiono zasiłków opiekuńczych na osoby starsze. Tym osobom zasiłki zostały zabrane i chciałbym wiedzieć, czy komukolwiek są wypłacane na bieżąco i czy komukolwiek zostały wyrównane te zasiłki. Ponieważ Trybunał Konstytucyjny orzekł, że ta ustawa jest sprzeczna z konstytucją w tym punkcie. Następna sprawa. Ilu rodzinom odebrano dzieci, jaka to jest liczba i co się z tymi dziećmi dzieje? Tego nie ma. Kolejna sprawa, mówi się o rodzinom, że rodzinom pomocy udzielono w jakiejś tam formie. 4 tysiące, 3 tysiące, 5 tysięcy, 14%. Jakie te rodziny uzyskały tą pomoc? Przede wszystkim, czy to są zasiłki stałe? Ile rodzin to dostało? Jaką obejmuje liczbę osób? Jaka wysokość? Bo można komuś dać 50 zł na 5 osób i powiedzieć, że tej rodzinie została udzielona pomoc. A to jest po prostu rzecz dziwna. Poza tym zabrakło mi jeszcze jednej rzeczy. Pokazano jeden budynek, który został wyremontowany, pomalowany z zewnątrz. Nie wiem, jak wygląda w środku. Mówimy o mieszkaniach, bo korytarze, ładnie wszystko pomalowane. Ale dlaczego nikt nie pokazuje tego budynku na Moniuszki? Dlaczego nikt nie pokazuje budynku na ulicy Sienkiewicza? Jak wygląda to w mieszkaniach, wewnętrznie? Mówię, film jest piękny. Jeżeli by pani rzeczywiście, dyrektor, realizowała tą całą pomoc społeczną w takiej formie, jak tu została pokazana, zaprezentowana w tej filmie, to byłoby cudownie. Ale ja tego w tym nie zauważyłem. Dobrze. Dziękuję bardzo. Pani dyrektor, czy pani zechce w ogóle ustosunkować się do tych pytań? Ja tylko dodam, że dodatkowo oprócz prezentacji radni mają sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za 2013 rok, który po tej sesji zostanie umieszczony na stronie Ośrodka Pomocy Społecznej i tam będzie dokładnie napisane, jakie świadczenia są wypłacane, ile osób dostało, także ze szczegóły poproszę, żeby pan się zapoznał na sprawozdaniu, który będzie na stronie naszego ośrodka po tej sesji. No i co ja mogę dodać? My realizujemy jakby ustawy zgodnie z przepisami prawa. Ja nie mogę się odnosić do świadczeń, które z mocy prawa wygasły, a mam brać na siebie odpowiedzialność. Proszę o to nie prosić i nie oczekiwać, że ja będę się w tej materii wypowiadała. Z tego, co już prace legislacyjne trwają, te świadczenia pielęgnacyjne będą przywrócone i w najkrótszym terminie, jakim będziemy w stanie wypłacić, je wypłacimy na podstawie prawa. Dziękuję. Dziękuję. No mi się zdaje, że pani dyrektor tak przedstawiła, że gdzie będzie można te materiały znaleźć. To proszę jeszcze to ostatnie zdanie i bardzo króciutko. Tak, pani Sosnowski, proszę precyzować to orzeczenie pytanie. Trybunału Konstytucyjnego jest jednoznaczne, a zatem zostało naruszone prawo i to orzeczenie musi być wykonane. Poza tym jedną rzecz mam tylko, jedno mam zastrzeżenie do członków Rady. Ja się tylko pytam, dlaczego państwo nie zgłaszacie żadnych interpelacji? Przecież to jest bardzo ważny punkt interpelacji. Państwo nie macie nic do powiedzenia na temat swoich mieszkańców, to jest po prostu przerażające.
Przecież to jest ewidentna interpelacja, dlaczego nie otrzymują ludzie, jeśli Trybunał orzekł, że w tym punkcie odebranie jest bezprawne, czyli tym ludziom mają być wypłacony ten zasiłek. Jeżeli nawet państwo, czyli rząd, nie daje na to pieniędzy, bo jest to działanie zlecone, mam tego pełną świadomość, to przynajmniej w części pomoc społeczna powinna te środki wypłacać. A kiedyś to dostanie z powrotem, natomiast ci ludzie zostali pozbawieni tych świadczeń. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę bardzo, w kolejności radna Marzena Łana, potem radna Karpowska. Ja myślę, że żeby te zasiłki były wypłacane, to powinna być jakaś ustawa wprowadzona przez państwo, a nie tak samowolnie przez panią dyrektor. Bliskie nam są te sytuacje, sprawy. Te sprawy tych rodzin, bo ja też pracuję w zespole interdyscyplinarnym w MOPS-ie i znam wiele tych rodzin, które otrzymują taką pomoc, ale odnośnie tego to po prostu to by było bezprawne. Tak, dokładnie, dziękuję bardzo. Radna Karwowska. Ja tylko chciałam nadmienić, że jako radni myślę, że zgodzą się tu koleżanki i koledzy ze mną, że nie zadajemy pytań, ponieważ współpracujemy ściśle z każdą instytucją i jeżeli rodzą się pytania i wątpliwości, zadajemy je bezpośrednio. Natomiast dzisiejsze informacje, które przekazała pani dyrektor, miały służyć, żeby zapoznać społeczeństwo lokalne z działalności. Dziękuję. Dziękuję. Radna Królewska-Siwy. Ja akurat, pan mnie nie zna, jestem lekarzem. Pracuję na terenie wiejskim i mogę się wypowiedzieć w zakresie współpracy jako lekarz podstawowej opieki zdrowotnej z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Polega to na tym, że jak jest jakiś problem, który do mnie dociera, o którym posiądę wiedzę, wtedy dzwonimy do MOPS-u i nie zdarzyło się, aby kiedy jest jakaś trudna sytuacja, żeby nie dotarł pracownik socjalny, a jeżeli pana interesuje, to mogę tylko powiedzieć ze swojej strony, że mieliśmy jedną sytuację, gdzie sąd odebrał prawa rodzicielskie mojemu chłopczykowi, chłopczykowi pod opieką moją, który pozostawał. Znam jego losy, jest w rodzinie zastępczej, dzieje mu się bardzo dobrze, jest, nie myśli o powrocie, miał no, rozbitą rodzinę z alkoholem, z przemocą, więc tutaj pana uspokoję, że nie dzieją się jakieś tam sceny, które czasami możemy negatywnie ocenić w mediach, że coś się dzieje wbrew dziecku. Tutaj nie znam takich przypadków, a ten mój to mogę pana uspokoić, że tam właśnie jest szybkie reagowanie i tyle, ile ta cała legislacja trwa, no to tam to wszystko przebiega prawidłowo, ja nie mam zastrzeżeń. Dziękuję pani radna. Tadeusz Danielczyk, radny. To znaczy, no w kontekście tej wypowiedzi, to ja myślę, że nie powinniśmy się zastanowić, żeby nie rozpocząć tutaj pracy w naszej Radzie Miejskiej nad zmianą ustawy sejmowej i rozporządzeń Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. No żeby jednak te żądania zaspokoić. No może... Dobrze, dlatego tutaj to pominiemy i panie radny przejdziemy dalej do, nie widzę więcej pytań, przechodzimy do następnego punktu i do punktu siódmego. Jest to analiza efektów realizacji zadań zleconych przez gminę, organizacją pozarządową i podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na terenie gminy Nidzica w 2013 roku. Państwo macie to w swoich materiałach, rozmawialiśmy to na poszczególnych komisjach. Czy ktoś z państwa ma zapytania czy uwagi do informacji, którą macie przed sobą? Nie widzę, także dziękuję. I moi drodzy, ogłaszam 15 minut przerwy. Wznawiamy obrady po przerwie. Kolejnym punktem jest podjęcie uchwał w sprawach. I przystępujemy do projektu uchwały numer 1. Zmian w budżecie gminy Nidzica na 2014 rok. Są uwagi.
Państwo radni. Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem uchwały numer 1? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Głosowało 18 radnych. Dwóch radnych nie głosowało, ale widać, że dwóch radnych jeszcze nie dotarło po przerwie. Uchwała numer 1 została przyjęta. Przechodzimy do projektu uchwały numer 2. Zmiany uchwały numer 42 łamane na 578 łamane na 2013 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Nidzica na lata 2014-2024. Poprosiłbym panią Wiesławę Rozmus o przedstawienie dwóch autopoprawek. Autopoprawka pierwsza jest taką autopoprawką po prostu uzupełniającą w załączniku numer 3 w objaśnieniach, ponieważ w punkcie 1 rzymskie, jedynka arabska, w pierwszym zdaniu po prostu zabrakło słów, jest w zakresie dochodów i wydatków, a powinno być dochodów, wydatków, przychodów i wyniku budżetu. Więc proponujemy tu brzmienie od nowa nowe zaproponowane Państwu w autopoprawce pisemnej. I ta pierwsza zmiana łączy się również, że trzeba wprowadzić w tym samym objaśnieniu, w punkcie pierwszym, podpunkt trzeci, w brzmieniu, że wprowadza się zwiększony o 22 923 złote 15 groszy deficyt budżetu zostanie pokryty z wolnych środków wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. To jest po prostu dostosowanie się do ustawy o finansach publicznych. Państwo w załączniku numer 1 macie wszystkie zmiany pokazane i powinny być one tutaj w objaśnieniach opisane. Także ja przepraszam, że to po prostu umknęło mi przy sporządzaniu objaśnień w załączniku numer 3. Czy są uwagi do pierwszej autopoprawki? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem pierwszej autopoprawki do uchwały numer 2? Do drugiej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Głosowało 18 radnych i 18 radnych opowiedziało się za. Dwóch radnych nie głosowało. Stwierdzam, że autopoprawka została przyjęta. Poproszę o drugą autopoprawkę. Autopoprawka druga wyniknęła z faktu. Pani kierownik Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego, pani Halina Piotrkowska, złożyła już po oddaniu projektu uchwały, żeby dokonać zmian w zakresie przedsięwzięcia pod nazwą przebudowa ulic Leśnej, Pieniężnego i Bocznej w Nidzicy, dokumentacja projektowa, w związku z tym, że został wyłoniony wykonawca do zrobienia tej dokumentacji i oferta z najniższą kwotą po prostu przekracza limit, który Państwo uchwaliliście i ten limit do tej pory wynosił 60 tysięcy, 20 tysięcy w tym roku i 40 tysięcy w przyszłym. Najniższa oferta opiewa na kwotę 63 960 zł. W związku z tym, że pan burmistrz mógł podpisać umowę, państwo musicie ten limit podwyższyć w 15 roku o 3690 zł. I na piśmie została państwu przedstawiona autopoprawka, w których pozycjach zmieni się w załącznikach do wieloletniej prognozy, które pozycje ulegną zmianie. Czy są uwagi do drugiej autopoprawki? Przystępujemy do głosowania. Kto jest za podjęciem drugiej autopoprawki do uchwały numer 2? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?
Głosowało 18 radnych, 18 radnych opowiedziało się za przyjęciem autopoprawki, dwie osoby nie głosowały. Autopoprawka numer 2 została przyjęta. Przystępujemy do głosowania całości uchwały numer 2 wraz z przegłosowanymi autopoprawkami. Proszę bardzo, kto jest za podjęciem uchwały numer 2 z przegłosowanymi autopoprawkami? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Głosowało 18 radnych, za opowiedziało się 18, dwóch radnych nie głosowało. Stwierdzam, że uchwała numer 2 z przegłosowanymi autopoprawkami została podjęta. Przystępujemy do projektu uchwały numer 3. Wyodrębnienia w budżecie gminy Nidzica środków stanowiących Fundusz Sołecki. Rada Miejska do 31 marca ma ustawowy obowiązek do podjęcia uchwały o wyodrębnieniu bądź też o wyodrębnianiu Funduszu Sołeckiego. Czy są uwagi? Nadmienię tylko, że na spotkaniu z sołtysami, sołtysi przy jednym głosie wstrzymującym zadecydowali, żeby ten Fundusz Sołecki był. Czy są uwagi, drodzy radni? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały numer 3? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Głosowało 19 radnych, 19 opowiedziało się za, jedna osoba nie głosowała. Stwierdzam, że uchwała numer 3 została podjęta. Może tylko chwilkę. Przystępujemy do projektu uchwały numer 4. Udzielenia pomocy finansowej dla samorządu województwa warmińsko-mazurskiego z przeznaczeniem na utrzymanie biura regionalnego województwa warmińsko-mazurskiego w Brukseli. Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego zwrócił się do burmistrza w Nidzicy, z propozycją partycypowania w kosztach funkcjonowania biura regionalnego województwa warmińsko-mazurskiego w Brukseli. Temat ten omawialiśmy na poszczególnych komisjach. Czy są uwagi? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Przystępujemy do głosowania. No, może chwilkę, dobrze, panie Sosnowski. Jeżeli ma to być powtórka z rozrywki, z całym szacunkiem, panie Sosnowski, tak jak wtedy, to prosiłbym o jakiś tam takt. Miejsce, zauważył pan, że już głosu panu na spokojnie, mógł pan się wypowiedzieć, ile pan sobie życzył, bo było to akurat dobre miejsce, żeby ten głos mógł pan zabrać, a teraz pan znowu próbuje nam no jakoś zdezorganizować pracę Rady. Mi się wydaje, że to jest, jesteśmy w punkcie, gdzie radni podejmują uchwały. Radni podejmują uchwały w oparciu o już przerobiony materiał dużo wcześniej. Materiał był na poszczególnych komisjach analizowany dogłębnie. Na każdą komisję każdy obywatel naszego miasta, naszej społeczności w danej komisji może uczestniczyć i wtedy może swój głos tam zabrać i mówić, że tak, tak czy tak, jakie ma spostrzeżenia do poszczególnych spraw. Dzisiaj jest to, że radni
już podejmują decyzję. I prosiłbym bardzo spokojnie, że przyjdzie pana kolej i ja panu tego głosu udzielę, jeżeli pan jeszcze się zwróci. I zapraszam jeszcze chwilę cierpliwości na wolne wnioski i w wolnych wnioskach tego głosu panu udzielę. Zgoda? Jeśli wolno. W takim bądź razie, drodzy radni, ale ja nie żądam odpowiedzi. Ale ja chcę panu odpowiedzi. Ale ja nie żądam od pana tej odpowiedzi. Czuję się zobowiązany. Jaka ta odpowiedź, na jaki temat miałaby być? Nie może, jeżeli chcę zabrać głos w stosunku do uchwały, która w danym momencie ma być podejmowana, to nie mam tej możliwości pozbawić. Ja mam na przykład uwagi do szkółki, do dziesiątki i do na przykład 11. I mam czekać do wolnych wniosków, żeby wyrazić swoją wątpliwość do podjęcia tych uchwał. Panie Sosnowski. Pozwoli mi pan czy nie? Moi drodzy, jeżeli, drodzy radni, czy będziemy w ten sposób prowadzić dyskusję? Jeżeli to będzie merytoryczna wypowiedź, która zmieści się... W minucie 60 sekund wystarczy. Minutę. Ale zobaczymy, czy to będzie, proszę pana, merytoryczna rzecz do tej uchwały. Bardzo merytoryczna. To proszę bardzo, minuta. Uchwała ta jest sprzeczna z ustawą o samorządzie terytorialnym. Samorząd terytorialny nie może finansować żadnych biur w Brukseli. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dobrze, przystępujemy do... Nie było głosowania nad uchwałą numer 4. Jesteśmy gotowi? No ale nikt jeszcze się. Jesteśmy już gotowi do przeprowadzenia głosowania. Proszę bardzo, kto jest za podjęciem uchwały numer 4? Kto jest przeciw? Kto się. Kto jest przeciw i kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 20 radnych, za opowiedziało się 16, jeden przeciw, 3 osoby się wstrzymały. Stwierdzam, że uchwała numer 4 została podjęta. Przystępujemy do projektu uchwały numer 5. Zmiany uchwały w sprawie podziału gminy Nidzica na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym. Uchwałą tą wnosi się dopisanie nowo powstałej ulicy Przemysłowej do okręgu wyborczego. Są uwagi? Nie widzę, przystępujemy do głosowania. Proszę bardzo, kto jest za podjęciem uchwały numer 5? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Uchwała numer 5 została podjęta jednogłośnie. Przystępujemy do projektu uchwały numer 6 dotyczącej zmian uchwały w sprawie podziału gminy Nidzica na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów,
granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. I również uchwałą wnosi się dopisanie nowo powstałej ulicy Przemysłowej do obwodu głosowania numer 1 w Nidzicy. Czy są uwagi? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały numer 6? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Uchwała numer 6 została podjęta jednogłośnie. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Przystępujemy do projektu uchwały numer 7. Ale proszę nie dyskutować. Przystępujemy do projektu uchwały numer 7, a publiczność proszę o zachowanie spokoju. Przystępujemy do projektu uchwały numer 7. Utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Zakładzie Opieki Zdrowotnej. Zgodnie z kodeksem wyborczym Rada Miejska jest zobowiązana do utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Zakładzie Opieki Zdrowotnej w szpitalu. Czy są uwagi? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały numer 7? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Uchwała numer 7 została podjęta jednogłośnie. Przystępujemy do projektu uchwały numer 8. Uchylenie uchwały Rady Miejskiej w Nidzicy w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Frąknowo. Wojewoda warmińsko-mazurski złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Frąknowo, wnosząc o stwierdzenie nieważności uchwały. Uchwała była analizowana na poszczególnych komisjach. Czy są uwagi? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały numer 8? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Uchwała numer 8 została podjęta jednogłośnie. Przystępujemy do projektu uchwały numer 9. Przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Nidzica w roku 2014. Rada Miejska corocznie do 31 marca uchwala program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Czy są uwagi? Przystępujemy do głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały numer 9? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Głosowało 19 radnych, za opowiedziało się 19, jedna osoba nie głosowała. Stwierdzam, że uchwała numer 9 została podjęta. Przystępujemy do projektu uchwały numer 10 dotycząca zmiany uchwały numer 26 łamane na 397 łamane na 2012 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 29 listopada 2012 roku
w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych oraz określenia warunków udzielania bonifikat i wysokość stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy Nidzica, zbywanych na rzecz najemców. Poprosił może tutaj bym panią sekretarz o wniesienie autopoprawki w imieniu Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Budownictwa, Mieszkalnictwa i Ochrony Środowiska. Komisja Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Budownictwa, Mieszkalnictwa i Ochrony Środowiska zgłosiła w paragrafie pierwszym litera C, tiret trzecie propozycję, aby 70% zastąpić 80%. I zgodnie z wolą komisji 80% najemcom lokali mieszkalnych, którzy otrzymali zgodę burmistrza Nidzicy na zamianę posiadanego lokalu na obecny lokal mieszkalny o mniejszej powierzchni użytkowej w zasobach stanowiących własność gminy Nidzica przy okresie najmu co najmniej 10 lat. Jedna komisja głosowała 80%, przegłosowała 80%, trzy pozostałe komisje były zgodne i przegłosowały to, by takie bonifikaty udzielić 70%. I tutaj musimy przegłosować, czy przy całej tej uchwale będziemy stosować 70% zniżkę czy 80% zniżkę. Moi drodzy, czy są uwagi tutaj do tej uchwały teraz? Także przystępujemy więc do głosowania. Chciałbym zabrać głos w tej sprawie. Ponieważ jest to bardzo ważne, moim skromnym zdaniem. Dlatego pana poproszę, panie przewodniczący. Panie Sosnowski, ja myślę tak. Ja panu udzielę tego głosu, tylko pan mi musi dać zakończyć tą uchwałę numer 10. Po głosowaniu, tylko przed... Przepraszam bardzo, czy pan chce wpływać na głosy radnych? Nie, chciałbym podnieść... To dlatego dam panu się wypowiedzieć. Ja chciałbym podnieść problem, by radni decydowali, czy to jest... Radni już wiedzą, pan nie musi, mam nadzieję, że ich pouczać. Nie, ja nie chcę... Oni przyszli na radę już przygotowani, pana, ja by podjąć pewne już tylko uchwały. Ale ja tego nie wiem. Ale to pan z nimi rozmawia. A ten problem... Przystępujemy do głosowania. ...i został podniesiony. Proszę państwa, tak, obie uchwały... Panie Sosnowski, pan poczeka chwilę. Poczeka pan chwilę. Ale nie po głosowaniu, przystąpię. Poczeka pan chwilę. Panie mecenas, mamy problem. Czy mogę tu od pani... jakieś porady na zaistniałą okoliczność? Ale w jakim zakresie, panie przewodniczący? Prawną. Czy... Panie Sosnowski. Panie przewodniczący, zgodnie ze statutem, to pan decyduje, komu spośród publiczności udziela pan głosu i czy w ogóle pan udziela tego głosu. To jest pana suwerenna decyzja. Panie przewodniczący, możemy prosić o głosowanie? Tak. Moi drodzy, przystępujemy do głosowania. Przystępujemy do głosowania, drodzy radni. I pierwszą głosujemy. Pierwszą wniesioną autopoprawkę. Radny nie pozwala powiedzieć, że jest to sprzeczne z konstytucją. Pan to wie, natomiast radny o tym nie wie. Będzie odpowiednia droga do tego, żeby pan mógł to wnieść na to skargę, dobrze? Ale zanim to się odbędzie, radni powinni posłuchać dwóch zdań na temat artykułu 45 konstytucji w zasadzie równości wobec prawa. Radna Karwowska, jest dyskusja w... Panie przewodniczący, proszę o przerwę, bo w takich warunkach nie idzie pracować. Radna Karwowska wypowiadała się w radiu. Słyszałem fantastyczne... Ogłaszam 5 minut przerwy.
Wracamy po przerwie do projektu uchwały numer 10, którą już przedstawiłem. I padł wniosek Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Budownictwa, Mieszkalnictwa i Ochrony Środowiska, by udzielić bonifikaty innej niż proponowana, to znaczy 80%. Trzy komisje przegłosowały, żeby ta bonifikata wynosiła 70%. Także pierwszą rzecz to przegłosujemy wniosek Komisji Rozwoju, a następnie tą drugą stawkę 70%. Proszę bardzo, kto jest za najpierw 80, tak oczywiście, tak powiedziałem. Kto jest za wnioskiem Komisji Rozwoju, by tej bonifikaty udzielić 80%? Proszę bardzo, głosujemy. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Głosowało 18 radnych, za opowiedziało się 11, przeciw 5, wstrzymało się 2, dwie osoby nie głosowały. Stwierdzam, że uchwała, że stawka 80% nie została przegłosowana. Rozumiem, że... Przepraszam, została przegłosowana. Została przegłosowana, przepraszam. W takim bądź razie nie mamy co głosować tej drugiej stawki i głosujemy całość uchwały numer 10. Głosujemy całość uchwały numer 10 wraz z przegłosowaną tą stawką, która wynosi 80%. Proszę bardzo, kto jest za podjęciem uchwały numer 10? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Głosowało 20 radnych, 14 opowiedziało się za, dwie osoby były przeciwne, wstrzymały się 4 osoby. Stwierdzam, że uchwała numer 10 została przegłosowana. Przystępujemy do projektu uchwały numer 11. Wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność gminy Nidzica. Jest to Nidzica, ulica Leśna. Działka oznaczona numerem 317/3 przy ulicy Leśnej została przygotowana do sprzedaży w trybie przetargowym. Czy są uwagi do projektu uchwały numer 11? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały numer 11? Proszę o naciśnięcie przycisku podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Głosowało 19 radnych, za opowiedziało się 19, nie głosowała jedna osoba. Stwierdzam, że uchwała numer 11 została przyjęta. Przystępujemy do projektu uchwały numer 12. Wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność gminy Nidzica. Jest to Jabłonka w gminie Nidzica. Kompleks działek z niniejszej uchwały został przygotowany do sprzedaży w trybie przetargowym. Państwo radni, czy są uwagi do tej uchwały? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały numer 12? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?
Uchwała nr 12 została przegłosowana jednogłośnie. Przystępujemy do projektu uchwały nr 13, powołania redaktora naczelnego Głosu Nidzickiego. Moi drodzy, wyłoniony w drodze konkursu kandydat nie przyjął warunków zatrudnienia. W związku z powyższym stanowisko redaktora naczelnego Głosu Nidzickiego powierza się pełniącemu tę funkcję panu Wojciechowi Witoldowi Rzodkiewicz na czas nieokreślony. Czy są uwagi? Czy są uwagi? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały nr 13? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Uchwała nr 13 została podjęta jednogłośnie. Przystępujemy do projektu uchwały nr 14. Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr 49 łamane na 560 łamane na 2010 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie gminy Nidzica oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania. Są uwagi? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały nr 14? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Uchwała nr 14 została przegłosowana jednogłośnie. Przystępujemy do projektu uchwały nr 15. Wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość. Niniejsza uchwała jest przedłużeniem umów dotychczas dzierżawionych. Są uwagi? Przystępujemy do głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały nr 15? Kto głosowałeś? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Uchwała nr 15 została przegłosowana jednogłośnie. I na tej 15 uchwale zakończyliśmy nasze podejmowanie uchwał. Wysoka Rado, ostatnim punktem dzisiejszej sesji są wolne wnioski. Proszę bardzo. Radny Alfred Potapik. Szanowna Rado, raczej powinienem te wnioski swoje i zapytanie również przedstawić w punkcie interpelacji wniosku, nie zdążyłem. Pierwszy mój wniosek dotyczy przykładowo ustalania stawek za odpady komunalne. Mianowicie wnioskuję o uchylenie pełnomocnictwa zarządowi Związkowi Ekologicznemu Gmin Działdowszczyzna w ustalaniu wysokości stawek i te stawki zgodnie z ustawą o śmieciach, czyli czystości i porządku gminy, winna ustalać Rada tutaj w tym miejscu. I dlaczego? Uzasadniam. Mianowicie mamy najwyższe stawki za odpady segregowane, niesegregowane. Stawka wynosi 10 zł za segregowane, 16 za niesegregowane. Analizowałem, jakie są stawki w Olsztynie, Ostróda,
I powiem jedną rzecz, Olsztyn ma 9,80 za segregowany, za niesegregowany 14,40. Przykładowo Ostróda ma 7,50. Przy czym dodam, że od 1 lipca do końca czerwca ubiegłego roku mieliśmy stawkę 8,80. Jedna tona odpadów komunalnych kosztowała w punkcie odbioru na Przemysłowej 61 w Działdowie 230 zł, jednak od wejścia w życie ustawy śmieciowej kwota wynosi 210, a więc nie widzę potrzeby tutaj, by tak owa stawka była wysoka. Druga rzecz znowu się pojawiła powtórnie z Zarządu Ekologicznego Gmin Działdowszczyzna, forma upomnień egzekucyjnych za niepłacenie i obciążenie członków wspólnoty mieszkaniowej. Tak owe obciążenie, upomnienie otrzymała wspólnota, której przewodniczę, i tutaj jak widać żadne działanie nie przyniosły zgodnie z tym pismem pana burmistrza, jakie żeśmy otrzymali ostatnio. I tutaj widzę jedną rzecz jednoznaczną. Nie można nawet deklaracją zbiorową obciążać wspólnot mieszkaniowych, o czym mówiłem poprzednio. To jest deklaracja każdego z mieszkańców, każdego gospodarstwa domowego, a więc niech szuka, że tak powiem, mechanizmów Związek Ekologiczny Gmin Działdowszczyzna, by nie obciążać wspólnot mieszkaniowych takowego zgodnie z ustawą o własności lokali. Wspólnoty mieszkaniowe nie mają. Dziękuję. Dziękuję. Radna Sabiało. Ja może się odniosę tylko do tej sugestii pana radnego, żeby gmina ustalała sobie we własnym zakresie opłatę za odbiór nieczystości, ale zgodnie z ustawą o trzymaniu czystości i porządku w gminie, punkt 2a, w którym jest napisane, że w razie wykonywania przez związek międzygminny zadań, o których mowa w ustępie 2, czyli zadań gminy odnośnie organizacji zbiórki tych odpadów i ustalenia odpłatności, określone w ustawie prawa i obowiązki organów gminy, w tym uchwalenie aktów prawa miejscowego, wykonują właściwe organy tego związku. Czyli jak my zadeklarowaliśmy przystąpienie do Ekologicznego Związku Gmin Działdowszczyzna, to wszystkie prawa i obowiązki wynikające z artykułu 2 ustawy realizuje za nas ten związek i nie mamy możliwości ustalania w gminie takich opłat. Chyba pani tutaj prawnik potwierdzi moje stanowisko. Dokładnie tak jest. Dobrze, jesteśmy w punkcie wolne wnioski. A może jeszcze dodam, że rzeczywiście zgadzam się, że te opłaty na terenie naszej gminy są wysokie, ale myślę, że był to pierwszy okres realizacji tej ustawy i teraz będzie robiony przetarg. Mamy swojego przedstawiciela, pan Jarek Płatek będzie przedstawicielem, który będzie brał udział w pracach komisji ustalającej warunki przetargu i być może, że te opłaty zostaną zmniejszone. Ale wysokie opłaty wynikają również z tego, że nasi mieszkańcy no niestety nie są jeszcze wdrożeni do segregowania tych odpadów i możecie państwo naocznie przekonać się, szczególnie przy blokach wielorodzinnych, że mało kto te odpady segreguje. Jeśli chodzi o segregację na przykład butelek czy papieru, to jeszcze jakoś to wygląda, ale już innych materiałów, innych odpadów, to naprawdę sytuacja jest bardzo nieciekawa. Także myślę, że opłaty również wynikają z tego, z braku segregacji. Czyli musimy najpierw wdrożyć mieszkańców do odpowiedniej segregacji, żeby potem ubiegać się o zmniejszenie tej stawki. Dziękuję. Dziękuję. Radna Jankowska. Ja tutaj właśnie do pani przewodniczącej, która jest przedstawicielem naszej Rady Związku Gmin Działdowszczyzna, chciałam zapytać, czy pani przewodnicząca ma wiedzę na temat, ile mieszkańców
czy wszyscy mieszkańcy złożyli deklarację. Jeżeli jest jakaś wiedza, to bardzo proszę o informację. Na ostatnim spotkaniu w działu do Zgromadzenia Ekologicznego Związku prosiłam o taką informację właśnie, ile naszych mieszkańców nie złożyło deklaracji. I na dzień 26 lutego mam takie dane. Liczba mieszkańców naszej gminy to 21 723 osoby, a liczba osób, które zostały ujęte w deklaracjach, to 17 530 osób, czyli 4193 osoby nie złożyło deklaracji. To jest bardzo dużo. Naprawdę to jest największy wskaźnik wśród wszystkich gmin w Zgromadzeniu Działdowszczyzna. I dlatego no, trudno mówić teraz o jakichkolwiek negocjacjach odnośnie obniżki, jeśli tyle osób nie płaci za śmieci, prawda? Ale być może, że część mieszkańców, to znaczy zameldowanych są tutaj w naszej gminie, ale powinni złożyć w ogóle w deklaracjach. Ale deklaracje powinni złożyć. Nie zostały ujęte w deklaracjach. Powinny złożyć deklaracje. Bo można przerwać. I obowiązek właśnie egzekwowania to należy do Działdowszczyzny. I dlatego są te wezwania wysyłane. Tak? Radna Królewska-Siwy? Jak już ten temat jest podjęty, to ja chciałam się zapytać o taką rzecz, bo to było zgłaszane jesienią. Problem pojawia się znowu teraz wiosną, bo bioodpady są zakończony terminarz wywozu jest wcześnie, a rozpoczynanie w nowym roku jest późno. Nie wiem, czy to czasem nie jest maj. Przecież wszystkie prace porządkowe właściwie toczą się teraz i naprawdę nie ma co zrobić z odpadami, bioodpadami. Czy jest możliwość jakoś przesunięcia tego terminu? Bo wiem, że myśmy ten temat zgłaszali pod koniec roku. To jest w ogóle nierealne. To najwięcej teraz jest odpadów. Grabienie liści, porządki wiosenne, to jest... Nie wiem, czy to jest możliwe, żeby to... Tak, przewiduje się, że w nowym przetargu będą dyskutowane właśnie wydłużenie terminu zbiórki bioodpadów. Ale teraz na wiosnę nie jest to No możliwe. Teraz to już nie, bo już wszystkie umowy proszę zostały podpisane. Proszę jeszcze zwrócić uwagę, że nie tylko wydłużyć termin jesienią, ale i wiosną przyspieszyć. Dobrze, będę miała na względzie i pan Jarek też sobie niech zapisze, także proszę bardzo. Proszę bardzo. Kolejności Rady Potapiuk i potem Radna Królewska-Siwy. Ja tylko, Wysoka Rado, kieruję uwagę do właściciela Telewizja Mazury. Mój głos jest zachwycany, odbierany przez wielu słuchaczy mieszkańców Nidzicy i to stwierdzają drugą rzeczą. Przed ostatnim fleszu był głos oczywiście jednej strony, a nie był głos drugiej strony. Mego głosu nie było, tylko ukazuje przykładową moją stronę negatywnym, można powiedzieć, zachowaniu się, zadawaniu pytań, jakie zadawałem w punkcie interpelacje i wnioski, a tylko odpowiadał burmistrz i pani radna Królewska-Siwy. Tego się nie robi. Trzeba strony pokazać. Radna Królewska-Siwy podnosiła dalej, chcę kontynuować, powiedziałem rękę. Tak, ja chciałam, bo widzę, że pan Sosnowski się zgłasza, a miałam, tak się zastanawiałam, czy się wypowiadać, czy się nie wypowiadać, ale w sumie się wypowiem, bo zakładam, że panu Sosnowskiemu przyświeca idea pomagania nam, bo skoro tu jest, no to chce nam służyć swoją wiedzą i swoim, no taką, no dobrą, tak, doradczym głosem, więc, bo zakładam, że każdy człowiek coś chce zrobić dobrego dla nas i panna tutaj rola też chyba taka jest, więc w związku z tym, to ja mam taką propozycję, jeśli pan posiada wiedzę o tym, że nasze uchwały są niezgodne z konstytucją, czy są łamaniem prawa, czy się dzieje jakaś krzywda w działaniu czy pracowników samorządowych, czy jakieś niewłaściwe postępowanie jest, to my zapraszamy na komisję, bo te rzeczy, o których pan teraz mówi, bardzo są ważne do przedyskutowania na komisjach, najlepiej resortowych. Jak pan ma uwagi w danej dziedzinie, to zapraszamy i nie ma powodu takiego, żeby pan pomijał ten ważny element pracy Rady, a nie występował tutaj już jakby zaburzając
pracę radnych już jakby zwieńczeniem tego całego okresu przerabiania, brzydko mówiąc, materiału sesyjnego. Więc tutaj to już jest właściwie, to co pan robi, to nie ma żadnego właściwie już tutaj znaczenia, bo żeby się przyjrzeć czemuś, przeanalizować, by trzeba było zdejmować uchwały i od nowa je przerabiać wedle pana uwag. Natomiast jeżeli pan rzeczywiście panu przyświeca taka idea, żeby nam nie przeszkadzać, a pomagać, to niech pan tego na sesji nie robi, tylko na komisję niech pan się zgłasza. Nie, ja tylko o taką prośbę, to jest mój wniosek. Ja mogę złożyć wniosek. Tak, składam do pana tak. I taką propozycję, żeby pan się zgłaszał do nas na komisję, a nie tutaj, kiedy pracujemy. To już powiedziałem panu Sosnowskiemu wcześniej, że jeżeli chce uczestniczyć w życiu tutaj naszego społeczeństwa, to zapraszamy go na poszczególne komisje rady i tam będzie mógł się wypowiedzieć. Czy państwo radni mają jakieś jeszcze spostrzeżenia, uwagi? Proszę bardzo, pani Sosnowski. Proszę państwa, dziękuję panie przewodniczący za ten głos. Natomiast uważam, że nie można w ogóle takich propozycji wysuwać wobec kogokolwiek, bo to wygląda na to, jakbyście państwo chcieli wszystko schować gdzieś pod stołem, bo muszę państwu powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz, ale momencik, proszę pana. Proszę mi nie przerywać. Kiedy byłem jeszcze radnym w gminie Orzesz przez dwie kadencje, tam i w wielu innych miastach i gminach, był znakomity zwyczaj, że komisje tworzone przez radę nie składały się tylko z radnych. Ty możesz wyjść, muszę zakończyć. Minimum 50% pochodziła spoza rady tych komisji i wtedy trochę to inaczej przebiegało. Czyli więcej trochę ludzi mogło się dowiedzieć, co się dzieje na takich komisjach i jak to wygląda. Natomiast tutaj tego nie ma. Zabrakło mi jeszcze jednej bardzo ważnej rzeczy. Pan przewodniczący nie był łaskaw, a wiem dlaczego, powiedzieć, czy jakakolwiek z tych uchwał, która dotyczy budżetu, czy czegokolwiek innego, które powinny być konsultowane z organizacjami społecznymi, była skonsultowana i czy wydano opinię w tej sprawie. Nie ma. To jest przerażające. To jest po prostu przerażające, że państwo się wydaje tej Radzie, że jesteście najmądrzejsi, bo pan przewodniczący mówi, żeby nikogo nie pouczać, że wszyscy radni wiedzą, co robią. No, wydaje mi się, że do końca tak nie jest. I tutaj wróciłbym na chwilę do tej uchwały dotyczącej czynszów. Proszę państwa, jeżeli temu, który ma pieniądze, daje się możliwość zniżki na 93%, bo on zapłaci od razu, a temu, który nie ma tych pieniędzy, żeby zapłacić od razu, każe się zapłacić całą tą kwotę, to jest to ewidentnie naruszenie zasady równości, konstytucyjnej zasady nienaruszalnej wobec prawa równości obywatela do obywatela. Jeżeli na wsi kosztuje coś 85, a w mieście 83, to również to narusza tą zasadę konstytucyjną równości wobec prawa. Ani obywatel na wsi, ani obywatel w mieście nie jest gorszy od drugiego. I nie powinniście państwo takich rzeczy robić. Natomiast pan przewodniczący powiada, może się pan powiedzieć później, kiedy uchwała zostanie podjęta. No to nie jest w porządku. Jeżeli też żaden... Ja powiem tylko, jeszcze chciałbym powiedzieć 2-3 zdania. Łudziłem się nadzieją, że kiedy dzisiaj się znajdę na tej sesji, to okaże się, że od ubiegłego roku cokolwiek się zmieniło. Że jest lepiej, chociaż troszeczkę. Że czyta się projekty uchwał. Że ludzie mogą to usłyszeć, mogą się odnieść do tego. Nie, nadal się nie czyta. Że opiniuje się te uchwały. Nie, nadal się tego nie robi. Że pomoc społeczna działa skutecznie i podaje wszystkie informacje. Też tego się nie robi. Proszę państwa, minęły rocznice konferencji prasowych z przeszłości. Już minęły. Za chwilę będzie rocznica referendum. A tutaj po prostu nic się nie zmieniło. Jest mi bardzo przykro z tego powodu. Znaczy, jedno muszę powiedzieć i tutaj ukłon w stronę pana przewodniczącego, że dzisiaj mimo tych drobnych tam przepychanek nie było niedopuszczenia do głosu. I za to gorąco i serdecznie dziękuję.
jesteście i że jednak bardzo zaszyci na pewne rzeczy, że niektóre rzeczy chowamy pod dywan. Jeszcze raz przypominam. I druga rzecz, że nie dopuszczam kogoś do tego, do dyskusji, przed podjęciem uchwały. Proszę, mówiłem wcześniej, proszę bardzo. Może pan być na poszczególnych komisjach i tam zabierać głos. Jeżeli pan zarzuca, że coś zamiatane jest pod dywan, bo tak to pan nazwał, to wszystkie komisje są protokołowane i nagrywane i można to wszystko sprawdzić. To był wielki zarzut. Moi drodzy, czy są jeszcze inne pytania w wolnych wnioskach? W takim bądź razie, wobec wyczerpania porządku obrad zamykam 45. sesję Rady Miejskiej. Ale jeszcze. Nidzicy. Jeszcze. Nie. Jak zgłaszam. Proszę bardzo, nie zauważyłem. Może na koniec, jak już zacząłem mówić. Ja tylko mam takie zapytanie do... Proszę bardzo, panie radny. Włączyć mikrofon. Tylko krótko. I o tym powinni wiedzieć radni, Rada Miejska, mianowicie od jednego z radnych. Panie radny, nie słyszymy. Może trochę głośniej. Otóż otrzymałem pewien wydruk zarządzeń pana burmistrza od jednego z radnego. No troszeczkę są niektórzy radni po zapoznaniu się z tym niezadowoleni. Dotyczy zarządzenia numer 1020, 1021, 1022 z 2003 roku, wydane zostały z dniem 27 grudnia 2003, dotyczące podwyżek. I teraz też rzuca się pytanie, czym się kierował autor tegoż, tychże zarządzeń, które opracowywał, a mianowicie inspektor Zbigniew Partyka, a dotyczy bardzo ważnych, wysokich podwyżek, czy miasto na to stać. Dotyczy to prezesów, no i zarazem Rady Nadzorczej jednej ze spółek. To trzeba by było wyjaśnić, bo nie smaczy to jest. Dobrze, panie radny, zostało to przyjęte i odpowiemy to w najbliższym czasie. Będzie to przedmiotem jakiejś tam dyskusji. Drodzy radni, czy jeszcze są inne pytania? Nie widzę. W takim bądź razie wobec wyczerpania porządku obrad zamykam 45. sesję Rady Miejskiej kadencji 2010-2014.